Rozdział czwarty. Co jest lepsze? Odkładanie informacji do pamięci w mózgu czy w chmurze? Kiedy mózg nie jest używany, nie powstają w nim ślady pamięciowe, czyli nie zachodzi proces uczenia się. Fachowy periodyk Science opublikował niedawno artykuł naukowców z Uniwersytetu Harvarda na temat aż czterech eksperymentów potwierdzających niekorzystny wpływ mediów elektronicznych na procesy koniktywne oraz pamięć. Publikacja nosiła wymowny tytuł „Wpływ Google'a na proces zapamiętywania. Oddziaływanie permanentnego dostępu do informacji na nasze myślenie. Naukowcom nie chodziło w tym przypadku o wykazanie, że gry strzelanki sprzyjają powstawaniu zachowań agresywnych albo otępiają nas emocjonalnie. O tym wiadomo już od dawna. Eksperymenty miały na celu wyjaśnienie kwestii, w jakim stopniu to, że coraz częściej zdajemy się na pomoc mediów cyfrowych, wpływa na pracę, a tym samym w dłuższej perspektywie na potencjał naszego umysłu. Ze względu na duże znaczenie tych badań oraz ich publikacje w jednym z najlepszych czasopism naukowych na świecie, chciałbym przedstawić je bardziej szczegółowo. Poza tym liczba przeprowadzonych dotąd eksperymentów na temat wpływu Google'a i Internetu na nasze życie jest po prostu niewielka. W pierwszym z opisanych badań, przeprowadzonym przez amerykańską psycholog Betsy Sparrow i jej zespół, 46 studentów udzielało odpowiedzi na 32 pytania, podzielone na dwie równe grupy, z których jedna zawierała pytania względnie łatwe, druga zaś dosyć trudne. Poszczególne bloki pytań prezentowano badanym osobom naprzemiennie: najpierw łatwe, potem trudne lub na odwrót. Wśród prostych pytań znajdowały się na przykład takie: Czy dinozaury to gatunek wymarły, czy tlen jest metalem? W bloku pytań trudnych pytano na przykład, czy dania jest większa od kostaryki? Czy krypton ma liczbę porządkową 26? Po udzieleniu odpowiedzi na pierwsze 16 pytań, z badanymi przeprowadzano test. Podawano im 8 wyrazów związanych tematycznie z komputerami i internetem: np. Google, Yahoo, monitor, przeglądarka, modem, klawisze, internet, komputer oraz kolejne 16 słów nie mających z tą tematyką nic wspólnego, np. stół, młotek, gumka do ścierania, pianino. Wyrazy wyświetlano w przypadkowej kolejności w niebieskim lub czerwonym kolorze. Zadanie studentów polegało na podaniu koloru danego wyrazu w jak najkrótszym czasie. Kto czegoś nie wie, chwyta się Google'a. Opisany test opiera się na prostej idei. Jeżeli podczas poszukiwania odpowiedzi na stosunkowo trudne pytania myślimy jednocześnie o internecie czy wyszukiwarce Google'a, to automatycznie aktywujemy w mózgu pojęcie Google lub Internet. Zmożona aktywacja tych słów utrudnia określenie koloru. Mówimy tu o tak zwanej interferencji proaktywnej, zjawisku odpowiedzialnym za wydłużenie się czasu potrzebnego do podania obserwowanego koloru. W przypadku prostych pytań, na które odpowiedź znajdujemy natychmiast, raczej nikt nie pomyśli o internecie, nie mówiąc już o wyszukiwarce Google'a. Nie dochodzi tu zatem do nasilenia wstępnej aktywacji słów związanych z internetem, w związku z czym zjawisko interferencji jest słabsze i czas potrzebny do nazwania koloru odpowiednio krótszy. Wygląda na to, że jesteśmy zaprogramowani na uciekanie się do pomocy komputerów, kiedy stwierdzamy u siebie luki w wiedzy, tak autorzy badań komentują ich wyniki. Aktywacja słów związanych ze światem komputerów następuje, nawet jeśli w znacznie mniejszym stopniu także w konfrontacji z łatwymi pytaniami. Prowadzący badania uzasadniają to tym, że odpytywanie z wiedzy, a więc już sam kontakt z nią, prowadzi do aktywacji takich pojęć jak komputer. W drugim eksperymencie badanym przedstawiono 40 wypowiedzi takich jak Oko strusia jest większe niż jego mózg. W 2003 roku wahadłowiec Kalambia uległ zniszczeniu nad stanem Teksas po wejściu w atmosferę ziemską. Uczestnicy eksperymentu musieli przeczytać zdania i wpisać je ponownie za pomocą klawiatury. Przy czym połowa badanych wychodziła z założenia na podstawie odpowiedniej instrukcji, że komputer zapamiętuje zapisane zdanie. Dane zostały zapisane, z kolei druga połowa była przekonana, że tekst zostanie po zapisaniu skasowany. Dane zostały skasowane. Poza tym w każdej grupie poproszono połowę uczestników o zapamiętanie wpisanej wypowiedzi. Tak więc, Badani byli podzieleni na cztery grupy, po jednej dla każdego z założeń eksperymentu. Po wpisaniu wypowiedzi do komputera mieli 10 minut na przypomnienie sobie jak największej liczby zdań i zapisanie ich na kartce. Okazało się, że polecenie proszę zapamiętać nie miało większego wpływu na późniejszą zdolność przypomnienia sobie wpisanego tekstu. Najwięcej zdań zapamiętali badani, którzy wychodzili z założenia, że tekst zostanie przez komputer skasowany, a osoby przekonane o tym, że wypowiedzi zostaną zapisane w pamięci komputera, zapamiętywały znacznie mniej. Zapominamy to, co już załatwione. Wynik opisanego wyżej eksperymentu wcale nie wydaje się zaskakujący. Jest on nawet pewnym potwierdzeniem szeregu innych doświadczeń psychologii eksperymentalnej z lat dwudziestych ubiegłego stulecia. Rosjanka Bluma Cajgarnik, współpracująca ze znanym berlińskim psychologiem Kurtem Lewinem, odkryła na podstawie indywidualnych eksperymentów przeprowadzonych wśród 164 badanych, że sprawy niezałatwione zapamiętujemy przeciętnie prawie dwa razy lepiej niż zadania już dokończone. Zjawisko to nosi nazwę efektu Cajgarnik lub Cliffhanger, czyli zawieszenie na krawędzi klifu. Jest to zabieg stosowany w serialach telewizyjnych, polegający na nagłym zawieszeniu akcji w sytuacji pełnej napięcia. Podekscytowany widz czeka na kolejny odcinek, którego na pewno nie przeoczy, wszak musi nieustannie myśleć o niedokończonym wątku. Również spoty i ogłoszenia reklamowe często odwołują się do nierozwiązanych kwestii, przez co zachęcają odbiorcę do własnych przemyśleń i tym samym sprzyjają lepszemu zapamiętaniu prezentowanych treści. Z efektem cajgarnik spotykamy się na co dzień w najróżniejszych sytuacjach. Najlepszy sposób na rozwój mowy dziecka to robienie aluzji i pozostawianie pytań bez odpowiedzi, dzięki temu niedopowiedziane kwestie fermentują w jego głowie i nadal są w niej przetwarzane. Bluma, cajgarnik, odkryła, że ów proces jest rzeczywiście znacznie silniejszy u dzieci niż u dorosłych. Cechą charakterystyczną u dzieci jest to, że czasem w ogóle zapamiętują jedynie te rzeczy, których jeszcze nie dokończyły, a o sprawach zakończonych częściowo zapominają lub nie pamiętają ich zupełnie. Dzieci po prostu mają potrzebę robienia rzeczy do końca. U młodszych dzieci potrzeba dokończenia tego, czym się zajmują, jest o wiele silniejsza. Często zdarzało się, że po dwóch lub trzech dniach dzieci przychodziły do osoby prowadzącej eksperyment i prosiły o dokończenie postawionego im zadania, pisze w protokole badań cegarnik. Jej zdaniem czynnikiem odpowiedzialnym za utrwalenie zdarzeń jest potrzeba reprodukcji, odtwarzania pamięciowego, a ta jest większa w przypadku zadań niedokończonych. Również niezadowolenie z konkretnego rozwiązania skutkuje lepszym utrwaleniem się istniejącego problemu w pamięci, ale tylko wtedy, gdy brak zadowolenia prowadzi do dalszego zajmowania się daną kwestią w myślach. W tym samym roku, w którym Bluma Cajgarnik opublikowała wyniki swoich badań, powstało dzieło filozofa Martina Heideggera, Sein und Zeit, Bycie i Czas. Autor na pytanie, dlaczego jego praca jest niedokończona, odpowiedział Człowiek myślący więcej uczy się z tego, czego nie ma. Najnowsze badania nad pamięcią potwierdzają tę wypowiedź. Intensywna, ale daremna próba przypomnienia sobie jakiegoś słowa, obłudnik po angielsku to, zaskutkuje jego zapamiętaniem prędzej niż ponowne zajrzenie do słownika, obłudnik hipokryt. Niedokończona próba znalezienia rozwiązania utrwala rozpatrywaną kwestię w pamięci bardziej niż zwykłe przeżuwanie. Jeśli więc niedokończone czynności zapadają w pamięć głębiej od zakończonych, wynika z tego, że każda aktywność, wskutek której daną kwestię uznamy za zamkniętą i tak też ją odczuwamy, wpływa niekorzystnie na proces zapamiętywania. Jedną z takich czynności jest zapisywanie treści w pamięci komputera. Mówimy wtedy odłożyłem coś do pamięci, w razie potrzeby mogę do tego wrócić, teraz nie muszę zawracać sobie tym głowy. W ten sposób sprawiamy, że mózg nie zadaje sobie trudu, by w ogóle jeszcze cokolwiek zapamiętać, w związku z czym nie uruchamia odpowiednich procedur. Efekt cygarnik to jeden z mechanizmów wyjaśniających wyniki opisanych wcześniej eksperymentów. Innym jest też świadome zapominanie z angielskiego Directed Forgetting, nad którym prowadzono badania już przed 40 laty. Studenci, którzy po przyswojeniu sobie pewnej dawki materiału dowiadywali się, że jakaś jego część nie będzie potrzebna na następnym egzaminie, po jego zakończeniu nie pamiętali tej części tak dobrze jak reszty wyuczonych informacji. Badani w wyżej opisanym eksperymencie zachowywali się tak, jak gdyby zakładali, że nie muszą zapamiętywać wpisywanych wypowiedzi, gdyż w razie potrzeby mogą w każdej chwili znaleźć je w internecie. Autorzy wspomnianych badań piszą na ten temat podobnie. Uczestnicy eksperymentu, myśląc, że w przyszłości mogą odszukać zapisane informacje, najwidoczniej wcale nie starali się ich zapamiętać. Być może świadomość stałego dostępu do wyszukiwarek wywołuje wrażenie, że nie musimy niczego zapamiętywać. Jeśli potrzebujemy jakiejś informacji, po prostu wpisujemy do wyszukiwarki odpowiednie hasło. W trzecim eksperymencie spośród opublikowanych w czasopiśmie Science, podobnie jak w drugim, należało zapisać na monitorze 30 różnych wypowiedzi. W przypadku pierwszych dziesięciu zdań po wpisaniu każdego z nich pokazywała się informacja dane zostały zapisane. Przy kolejnych dziesięciu dane zostały zapisane w folderze fakty, przy czym folderom nadawano różne nazwy dane informacje, nazwy rzeczy, punkty. Po wpisaniu każdej z ostatnich dziesięciu wypowiedzi na monitorze wyświetlał się napis dane zostały skasowane. Każda z badanych osób wpisywała więc w przypadkowej kolejności trzy razy po dziesięć zdań, które 1. albo zostały przez komputer zapisane w dowolnym miejscu w pamięci, 2. albo zostały zapisane w konkretnym folderze, 3. albo zostały skasowane. W kolejnym etapie doświadczenia należało ponownie przeczytać wszystkie 30 zdań. Jednak tym razem w połowie z nich wprowadzono drobne zmiany. Badani musieli podać, czy dana wypowiedź dokładnie odpowiada tej, którą wcześniej wpisali i czy po jej wpisaniu została ona przez komputer skasowana, czy zapamiętana, a jeśli została zapisana w konkretnym folderze, to jak brzmiała jego nazwa. Tutaj podano wymienione wcześniej nazwy folderów. Ponownie okazało się, że zdecydowanie najlepsze wyniki osiągały te osoby, u których po wpisaniu tekstu pojawiała się informacja, dane zostały skasowane. Przebieg czwartego eksperymentu był podobny. Uczestnicy ponownie odczytywali, a następnie pisali na komputerze 30 zdań, które ten zapisywał w jednym z wymienionych wyżej folderów. Na ekranie pojawiał się napis. Tekst został zapisany w folderze, nazwa jednego z sześciu folderów. Następnie badani mieli 10 minut na zapisanie na kartce wszystkich zapamiętanych wypowiedzi. Dodatkowo musieli podać, w którym z folderów każde zapamiętane zdanie zostało wcześniej zapisane. Analiza zapamiętanych wypowiedzi pokazuje ciekawy rozkład wyników eksperymentu. 17% badanych zapamiętało wypowiedź i miejsce zapisania w pamięci komputera. 11% tylko wypowiedź, 38% zdecydowanie więcej nie zapamiętało niczego, a 30% również dużo więcej samo miejsce. Autorzy badań tak komentują wyniki eksperymentu. Statystyczny rozkład odpowiedzi pozwala przypuszczać, że kiedy nie możemy zapamiętać danej informacji, kodujemy w pamięci miejsce, w którym jest ona zapisana. To z kolei może oznaczać, że jeśli wychodzimy z założenia, że zapisane informacje są, jak w przypadku internetu, stale dostępne, z większym prawdopodobieństwem zapamiętamy miejsce, w którym można je znaleźć, niż samą ich treść. Kwestie, czy powyższe wyniki należy interpretować zgodnie z sugestią autorów jako proces przystosowawczy, czy też analogicznie do nawigacji samochodowej, jako wyraz zwykłego wygodnictwa, pozostawiam ocenie czytelnika. Oczywiście możemy bez przerwy być online i zakładać, że sieć będzie zawsze do naszej dyspozycji, podobnie jak woda czy prąd. Ale kiedy odetną mi wodę albo wyłączą prąd, to wciąż jeszcze mogę przynieść z piwnicy skrzynkę wody mineralnej i parę świeczek. I poza tym wiem, jak mam postępować. Ale co mam zrobić, gdy odetną mi dostęp do wiedzy? Jakie książki muszę mieć wtedy pod ręką? Albo kiedy ulotni się chmura, w której mieści się cała nasza wiedza? Być może ma na to wpływ mój słuszny wiek, ale nie widzę tego w zbyt różowych barwach. W świecie internetu zapominamy więcej niż w realu. Amerykańscy naukowcy postanowili zbadać przebieg procesu przypominania sobie czegoś. Biorącym udział w badaniu trzyosobowym grupom pokazano krótki film, który każdy z członków musiał opowiedzieć. Następnie badani albo rozmawiali na temat filmu w bezpośrednim kontakcie, siedząc naprzeciwko siebie, albo dyskutowali z pozostałymi osobami z grupy za pośrednictwem komputera. Po zakończeniu dyskusji ponownie zapytano każdego z uczestników eksperymentu o szczegóły filmu. Okazało się, że wynik wspólnego przypominania odpowiadał prawdzie w większym stopniu niż to, co pamiętał każdy badany z osobna. Po jakimś czasie zbadano po raz trzeci liczbę zapamiętanych szczegółów. Dokładność zapamiętywania była teraz lepsza u tych osób, które wcześniej dyskutowały z innymi w bezpośredniej rozmowie. A więc nie jest to bez znaczenia, czy kontakt z grupą, w której uczymy się nowych treści, jest realny, czy mamy jedynie do czynienia z wirtualną grupą w internecie. Jest bowiem sprawą oczywistą, że bezpośredni, osobisty kontakt z drugim człowiekiem dostarcza znacznie więcej bodźców oraz skutkuje głębszym i bardziej emocjonalnym ich przetwarzaniem niż ograniczona, zubożała wymiana myśli za pomocą monitora i klawiatury. Z tego co wiemy dziś na temat przetwarzania informacji przez człowieka, wynika, że osiąga ono najgłębszy poziom w dialogu lub dyskusji. Jesteśmy istotami społecznymi i właśnie dlatego tak chętnie przez wiele godzin dziennie rozmawiamy z innymi. Jednak w życiu wielu młodocianych tę bezpośrednią wymianę myśli z rówieśnikami zastępują portale społecznościowe. Mimo okrzykliwych, kolorowych form tego typu kontaktów w pamięci użytkownika pozostaje mniej treści niż wtedy, gdy spotyka się z realnymi ludźmi. W następnym rozdziale przekonamy się, że jedynie bezpośrednia komunikacja z drugim człowiekiem jest podstawą głębokiego przetwarzania informacji. Podsumowanie. Odciążanie pamięci dzięki wykorzystywaniu cyfrowych mediów lub chmury nie tylko prowadzi do mniej intensywnej pracy mózgu, lecz także zmniejsza gotowość do zapamiętania tego, co dzieje się wokół nas. Gdy wiemy, że przechowujemy daną rzecz w jakimś miejscu, przestajemy zawracać sobie nią głowę. Psycholodzy postaci z niemieckiego Gestalt już przed prawie 90 laty badali wpływ napięcia wywołanego nierozwiązanymi zadaniami na tzw. pole psychiczne jednostki. Mimo, że nie wiedziano wtedy jeszcze nic na temat hipokampa, kory mózgowej, ciała migdałowatego, dopaminy, pamięci roboczej, uwagi czy procesów bottom-up indukcyjnych lub top-down dedukcyjnych, poziom przeprowadzonych eksperymentów był wysoki. Odkryto, że niezrealizowany cel zapamiętujemy średnio prawie dwa razy lepiej niż to, co już osiągnęliśmy. Nie dziwmy się zatem, że kiedy po zakończeniu pracy z komputerem klikamy przycisk zapisz, na zajutrz nie pamiętamy zbyt wiele z tego, co robiliśmy dzień wcześniej. Oczywiście zjawisko to nie dotyczy wyłącznie mediów cyfrowych. Informacja zapisana na kartce papieru również nie wymaga dokładnego zapamiętania. Najnowsze badania wykazują, jak silny jest opisany wyżej efekt w przypadku korzystania z mediów cyfrowych. Ich zachęcający charakter sprawia, że dość lekkomyślnie nadużywamy funkcji zapisz, wszak w każdej chwili możemy wszystko ponownie odnaleźć w sieci. Z czasem pozbawiamy się w ten sposób fachowej wiedzy, tak bardzo potrzebnej do rozsądnego obchodzenia się z internetem. To z kolei odbiera nam możliwość samodzielnego myślenia w sieci i nie tylko, oraz korzystania z własnej pamięci. Dorośli uczą się bowiem dzięki poszerzaniu istniejącej wiedzy o nowe informacje. Przyjmując taką postawę wobec internetu i przyzwyczajając się do takiego korzystania z sieci, pozbywamy się ostatecznie kontroli nad własnym myśleniem. Długofalowe skutki takiego postępowania trudno przecenić. Przyjrzymy się im dokładniej w rozdziałach jedenastym i dwunastym.